Zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego dla wszystkich polityków, którzy uwierzyli, że pieniądze rosną na drzewach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No nie wiadomo, kogo ludzie wybierają, no ale patrząc na tych polityków, gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, no to jest banda kretynów, banda socjalistów, banda tchórzy, banda jakichś nieuków, którzy nie rozumieją, co to jest nauka, nie rozumieją, co to jest fizyka, nie rozumieją, co to jest statystyka i tak dalej, i tak dalej. Podniecili się ludzie do tego zamykania, oryginalnie tam pod koniec marca. No ja byłem przekonany, że zamknięcie będzie na 2-3 tygodnie. Wszyscy chorzy, którzy byli zarażeni tam przez parę dni, czy do 2 tygodni, to wyjdzie to wszystko na wierzch. Zostaną odizolowani, no i zostaną wyleczeni, nie będą przekazywali nikomu innemu. A okazuje się, że nikt nie ma planu na to, jak zatrzymać rozszerzanie. No wszyscy się pozamykali, wszyscy się odizolowali, czyli w zasadzie ludzie, którzy nie kontaktują się z nikim innym, nie powinni nikogo zarażać. Okazuje się, że nikomu nie zależy na wyłapywaniu tych, którzy rozsiewają w szpitalach wojskowych dla weteranów, w domach opieki społecznej dla starszych. Tam nie wiadomo, kto to biegał, kto to chodził. Lekarze, pielęgniarze, sprzątacze, kto chodził tam i rozsiewał to. W niektórych stanach 80% tych śmierci, no to jest ludzie powyżej 70-80 tego roku życia, którzy byli w zasadzie skazani na leżenie w łóżku, na leżenie, na siedzenie w tych domach, no i wszędzie tam pozarażało. Mało kto został zarażony, który jest w miarę młodszy, silniejszy, nie ma nadwagi, bierze witaminy, bierze, odżywia się normalnie, nie ma żadnych podstaw. No ale teraz komuniści wykorzystują tą możliwość do następnej zmiany. Pierwsza zmiana to komuniści krzyczą, żeby każdy dostawał pieniądze. 1000, 2, 3 tysiące na miesiąc. No tylko, że nie wiadomo skąd to brać. Druga rzecz, no to jest to, że politycy się zastanawiają. No w ogóle nie mówią o tym. Podatki stanowe pospadały po 40-50%. Ludzie po prostu nie zarabiają. Część do poszła, 30 milionów poszło na bezrobocie, czyli oni zamiast płacić podatki federalne i płacić podatki stanowe, no to oni otrzymują trylion pieniędzy, ale to są małe pieniądze. To jest w porównaniu do tego, co normalnie gospodarka produkuje, to jest mały pryszcz. Ludzie się podniecają tymi pieniędzmi, no ale jednak dla gubernatorów, którzy w ogóle nie patrzą, że ich stany po prostu dostają połowę mniej pieniędzy niż dostawały, i tylko patrzą, że tam zmarło 3, 4 czy 5 tysięcy ludzi, nie porównują, że może w tym samym czasie w zeszłym roku też zmarło 3, 4, 5 tysięcy, nie porównują, czy 2 lata temu też nie zmarło 3, 4, 5 tysięcy. No trzeba pamiętać, że na 340 milionów Amerykanów, no to tak jak w każdym kraju, mniej więcej umiera 1%. Czyli 3 miliony 400 tysięcy, no to jeżeli by było 3 miliony 600 tysięcy, no to by było 300 tysięcy ludzi miesięcznie, tak? Także nikt na to nie zwraca. No ale najważniejsza jeszcze rzecz, no to jest te wirtualne głosowanie. Komuniści żądają pensji bez pracy, no i teraz komuniści żądają głosowania internetowego. Także cała ta panika 19 może spowodować to, że nie będzie już tych tłumów w miejscach wyborczych, że nie będzie do tej pory, no to ludzie zalewali lokalne szkoły, zalewali lokalne kościoły, hale sportowe, żeby oddać swój głos. Ale teraz może się okazać, że w listopadzie 2020 roku będzie kompletnie inaczej. Z tym nakazem, czy z tym rozkazem, można powiedzieć,
żeby ludzie siedzieli w domu. No i w tym, że wszystkie te platformy społeczne, niespołeczne, internet wypiera w sumie telewizję, internet wypiera kina i tak dalej, wszystko wchodzi na internet. Może się okazać, że wszystkie te głosy wyborcze będzie to zrobione z odległości. Jest to możliwe, że będzie robione z niezasłanego łóżka i to jest najgorsze. W Ameryce też można wysłać jakieś wcześniejsze głosowanie, no zakleić to i jeżeli ktoś nie może, no ale to są jakieś tam wyjątki. Jest to nie taka duża ilość. Większość ludzi się poczuwała wziąć dupę w troki i po prostu iść i głosować, no bo to był ten obowiązek. No i to jest w ten sposób, że się przychodzi do punktu do głosowania, to się przychodzi, patrzy się, to jest mój adres, czy jestem zadeklarowanym republikaninem, czy zadeklarowanym demokratą, czy niezależnym. No i jeżeli jest się zadeklarowanym, no to trzeba, co się dostaje, kartę wyborczą po linii partyjnej, można tam to pisać. My w Ameryce jest coś takiego, że każdy może głosować na każde tam stanowisko z rozpędu, czyli powiedzmy, jeżeli zrobił dużą akcję polityczną, no to ludzie przychodzą i mogą powiedzieć, ja chcę tego. No i to się nazywa tak stickers, to znaczy przyklejki. No i można wydrukować przyklejki, ludzie przychodzą, naklejają powiedzmy Jan Kowalski, taki i taki adres, no i przyklejają to. No i ale mogą też wpisać, jest linijka dodatkowa, no i mogą wpisać, kogo chcą wybrać. Teraz, jeżeli będzie internet, no to będą tysiące, setki tysięcy różnych Mickey Mouse, różnych tam charakterów z internetu i tak dalej, będzie jeden wielki cyrk, no bo to nic nie kosztuje, żeby tam pstryknąć, a dla jaj ludzie dużo zrobią, jest duża część po prostu niby jajcarzy, no ale to w ogóle zabiera cały szacunek do tego głosowania. To jest jeden problem. Drugi problem to jest oszukaństwo. No jest oszukaństwo. Można sobie wyobrazić, że jakieś najgorsze, najróżniejsze zhakowane listy, najróżniejsze podrobione osoby, najróżniejsze głosowania przez ludzi, którzy normalnie nie głosują, ale część hakerów będzie po prostu sprawdzała, kto może głosować, no i będą wpisywali, że oni głosowali. No bo teraz jak się przychodzi, no to się wybiera tą kartę, idzie się do kanciapki, wypełnia, później się idzie dalej, znowu sprawdzają, kto jest kto i dopiero się wsuwa całą tą kartę i komputer liczy. I także jest dwa czy trzy miejsca, kiedy ludzie fizycznie sprawdzają, czy ktoś tam jest, czy ktoś wypełnił, czy jest ważne, czy nie jest ważne. No to jest raz na rok, powiedzmy raz na 4 lata w wyborach prezydenckich, gdzie można naprawdę trzeba spędzić czas. No, w wypadku Hillary Clinton i Trumpa, no to jedyne takie bardzo fundamentalna przewaga Trumpa nad Clinton, no to byli ludzie 65 i powyżej, czyli można powiedzieć tacy twardzi Amerykanie, konserwatywni, Bóg, honor, ojczyzna, tego rodzaju rzeczy, a Clintonowa, no to po prostu socjaliści, no, czyli skrobanki, homoseksualizm, pieniądze za darmo, szkoły za darmo i tak dalej, i tak dalej. Także teraz te nowe pokolenie przyzwyczajone jest do tego, żeby państwo się opiekowało. Nie jest przyzwyczajone do tego, żeby pracowali, nie jest przyzwyczajone, żeby płacić podatki. Oni wszyscy są przyzwyczajeni, żeby po prostu odbierać. Tak, także teraz 2020, no to już jest jedna z ostatnich
ostatnich lat, kiedy właśnie ludzie urodzeni w czasie tego boomu powojennego, czyli to jest od 45 roku 15 lat to do 1960 roku, to była ta fala, kiedy ludzie po tej wojnie no, patrzyli z optymizmem na przyszłość, także ilość dzieci, powiedzmy, wyskoczyła w górę. No i później po 30 latach znowu był następny taki pik, dlatego że ci ludzie urodzeni w ciągu 15 lat od wojny za około 30 lat znowu zaczęli zakładać rodziny, mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dla lewicy, dla socjalistów, no to jest spełnione marzenie. To jest dla nich spełnione marzenie, no bo ludzie, którzy często nie są w stanie utrzymać roboty dłużej niż 3 miesiące, no bo tacy są demokraci, palą marihuanę, mieszkają w piwnicach swoich rodziców, narzekają na wszystko, marzą i piszą o różnych jakichś systemach politycznych, gdzie każdy jest równy, no ale oni są najrówniejsi, im się wszystko należy. No takie łebki, powiedzmy, bez wychodzenia z łóżka, bez zasłania łóżka, mogą podejść do komputera, kliknąć cyk raz dwa, no i wypełniają swój obywatelski obowiązek. Nie muszą w zasadzie przejść na piechotę pół kilometra czy kilometr, czy pojechać na rowerze, jeżeli nie uznają samochodu, czy podjechać samochodem do najbliższego punktu. No, to jest ich po prostu marzenia po prostu internetowe, żeby no ale czy to jest postępowe? No, mogą zalać większą ilością po prostu ludzi. Ale też trzeba pomyśleć, że milenialsi, czyli ci tysiąclatkowie, no to mają w nosie w zasadzie tą politykę. Oni nawet na Joe Bidena, oni przypuszczalnie nie wiedzą, kto to jest Joe Biden. Także oni też można powiedzieć, olewają. Ich najbardziej podnieca jakaś walka o sprawiedliwość społeczną, no bo to zawsze chodzi o kasę, żeby rozdawać kasę. Są nafaszerowani całą tą polityką homoseksualną i wolnościową. Są nafaszerowani otwartymi granicami i taką międzynarodówką, no ale nie są najlepszym materiałem, żeby budować kraj. No, żeby budować kraj, no to trzeba jednak pracować i żeby budować kraj, no to trzeba jednak płacić podatki. Jeżeli jest totalne rozdawnictwo, no to nie ma od kogo zbierać podatków, a jak nie ma zbierać od kogo podatków, no to po 3-5 latach, jeżeli jest więcej biorących podatków niż płacących podatków, no to jest koniec, tak? W całym bloku wschodnim to podatków dużych nie było, no ale tam po prostu zarobki były małe. Ludzie zarabiali na parę dżinsów w Peweksie przez miesiąc, czy na kilo kiełbasy, to pracowali tam godzinę czy dwie. Te proporcje były jakieś takie kretyńskie. No i jeżeli ludzie nie pracują i nie zarabiają i socjaliści wyniszczą milionerów i tych nawet te 10% społeczeństwa, które zarabia tam powyżej 100 tysięcy na rok, no to jak ich zabraknie, no to już nie będzie z czego zabierać. No, cały ten boom, te pokolenie powojenne, no to starzeje się, można powiedzieć. Dostało najbardziej w kość teraz z tą koroną. Także to wszystko idzie, to jest
jest też złoty, złoty taki bilet, bilet dla demokratów. No jak Ameryka może w zasadzie zwyciężyć z tym, żeby nie stracić tego, co Amerykanie, którzy stworzyli tą Stany Zjednoczone i ten patriotyzm. No patriotyzm to w zasadzie zatłukli. Socjaliści w Ameryce zatłukli patriotyzm. Młodzi poniżej 40, można powiedzieć, nienawidzą Ameryki. Takich tam wylasowali łby, że oni nienawidzą Ameryki, nienawidzą kapitalizmu, nienawidzą wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej. No i jak to zabezpieczyć, żeby to nie przeszło w socjalizm? No to także ten patriotyzm jest zniszczony, ale jak nie dopuścić do socjalizmu? No trzeba jednak wykorzystać te konstytucjonalne prawo do głosowania. I niezależnie od tego, czy są te rozkazy siedzenia w domu, czy nie, no trzeba będzie wyjść i głosować. Trzeba będzie iść wygłosować, żeby ta Ameryka znowu była wspaniała, żeby ta Ameryka nie była, nie zamieniła się w Soviet Union, czyli tam Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, no bo to jest makabra. Później zawsze socjalizm zawsze doprowadza do głodu, no i do cierpienia wszystkich ludzi. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.